Książki na jesień. I chciałam ten filmik rozpocząć od przypomnienia tego fragmentu Małgośki, że jesień już i palą chwasty w sadach. Ale nie, nie palą chwastów w sadach, bo za oknem jest upał i jest skwar. Niemniej podobno nadeszła jesień, więc w oczekiwaniu na te wieczorne mgły i długie, ciemne i chłodne wieczory wybrałam dla Was tyle dobra książki na jesień. Hej, hej, moi drodzy. 15 książek na jesień. A chyba nawet 16 z tego wyjdzie, bo zrobiłam tam taki trik, ale to zobaczycie. 15 książek na jesień. I takie dobro. Takie dobro. I uwaga, będą kryminały, będą thrillery, będzie proza obyczajowa, będzie klasyka, będzie literatura piękna do wyboru, do koloru. Jeśli szukacie horrorów, to oczywiście cofacie się do filmiku bezsennego, który był w bezsenną środę o horrorach na jesień. Tutaj horrorów nie będzie, ale będą inne fantastyczne gatunki. No właśnie, będzie też fantastyka. Do wyboru, do koloru na dokładkę będą takie tytuły, o których wspominałam albo bardzo sporadycznie, albo w ogóle, więc będzie może inspiracji. Szykujcie kajety, szykujcie ciacha, szykujcie wszystko do pisania pod ręką, bo naprawdę będzie z czego wybierać. A mnie do stworzenia tego zestawienia, słuchajcie, zainspirowały książki, w zasadzie cykl książek, będzie jeszcze trzecia część, może nawet więcej, które uznaję za najbardziej życiowe, najbardziej prawdziwe książki, jakie czytałam w życiu. I są to, uwaga, Rozwód i Teściowa. Moi Herngren. To jest szwedzka pisarka, dziennikarka, zresztą ja Wam o nich zaraz opowiem. To są, słuchajcie, książki od wydawnictwa Albatros, pięknie wydane, jak widzicie. Najbardziej życiowe, jakie możecie spotkać. Te książki będą również do wygrania w naszym konkursie, więc szykujcie się również. A teraz ciacha, coś do picia, kajety, coś do pisania i lecimy. Książki na jesień. I zaczynamy. Rozwód i Teściowa, Moa Herngren. Będzie jeszcze trzeci tom zatytułowany Rodzeństwo. Sceny z życia rodzinnego. Tak nazywa się cykl skandynawski, powieści obyczajowych, skandynawskich, właśnie bardzo życiowych. To jest cykl napisany przez scenarzystkę, przez dziennikarkę, przez pisarkę Moę Herngren. Słuchajcie, sceny z życia rodzinnego, jak widzicie, tytuły mówią tutaj same za siebie. To są dwie opowieści, za chwilę będzie trzecia, Rodzeństwo, tak jak wspominałam, które zapierają dech w piersi i są tak życiowe, tak prawdziwe, tak druzgoczące miejscami, aż bolesne. Bolesne w swojej prawdziwości. A to niby jest tylko życie, a słuchajcie, przedstawione w taki sposób, że czytelnik siedzi i powiem Wam, że siedzi taki dość skołowany. I to są powieści, które zmuszają nas do refleksji. I przypominają o tym, że z rodziną to najlepiej wychodzi się na zdjęciu, prawda? Rozwód to pierwsza część cyklu. Nie wrócę do domu. I w sumie tym SMS-em kończy się 30-letni związek Bei i Niklasa. Szok, niedowierzanie, to była jego decyzja. A ona? Ona zostaje zdruzgotana. I zaczyna się jej nowa droga do szczęścia. Cholernie ciężka. Mówią, że rozwód sieje w psychice spustoszenie podobne do żałoby. Tak, ale to droga warta, by przez nią przebrnąć. Teściowa to już inni bohaterowie i inny problem. Jedna z tych historii, które aż dźwięczą w głowie. Andreas się zakochał, a jego matka Asa wyraźnie cierpi z tego powodu. W tej nowej relacji czuje się zepchnięta na boczny tor, wyobcowana, samotna i porzucona. A porzucone kobiety, bez względu na to, jaką rolę pełnią, mogą być naprawdę okrutne i bezwzględne. I chociaż Asa myśli, że robi dobrze, to wszystko obraca się przeciwko niej. Skandynawcy pisarze nie cackają się z czytelnikami. Oni piszą o tym, jak jest. Bez owijania w bawełnę. Tutaj nie ma gmatwania, tutaj nie ma zbędnych metafor. Jak boli, to boli tak, że od razu wyciska z oczu łzy. Bohaterowie tych powieści to są postacie z różnych środowisk, z różnych pozycji społecznych, ale łączy ich jedno. To pragnienie miłości, pragnienie osiągnięcia szczęścia. Zwykłego, codziennego szczęścia i satysfakcji, niczego wyjątkowego. I oczywiście chcą też uciec od samotności. Tylko tyle i aż tyle. I każdy z nich bierze się, słuchajcie, z życiem za bary. Próbuje, stara się jakoś, ale dość samolubnie brnie w swoją prawdę. No właśnie,
Hemgren pokazuje tutaj, jak potrafimy być egoistyczni w swoich wyborach. Pokazuje też to, że życie małżeńskie czy życie rodzinne, także związki międzyludzkie, one nie mają jednej perspektywy. To jest wiele perspektyw, to jest całe morze emocji, to jest całe morze doświadczeń, to jest przeszłość, to są rodzinne tajemnice. To jest wszystko to, na co składamy się my ludzie. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się żyć blisko siebie. I zachwyca mnie to minimalistyczne podejście do tematu. Moa Herngren, słuchajcie, wbija tutaj szpilę w konkretny temat, w konkretnych bohaterów, ale paradoksalnie to właśnie pozwala nam spojrzeć na drugiego człowieka z jego perspektywy. Pozwala nam spojrzeć na niego z empatią, ze zrozumieniem, również z taką swoistą czułością, nawet jak nie ma tutaj tej pełnej zgody. I co jest bardzo ważne, słuchajcie, to są dwa tomy, będzie jeszcze trzecie rodzeństwo i chciałam wam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, sceny z życia rodzinnego, one nie są ze sobą powiązane, więc możecie sobie czytać jak chcecie i wskoczyć sobie w ten cykl, dlatego że to są różni bohaterowie, to są różne historie, one nie są ze sobą powiązane w żaden sposób. I tak, i rozwód, i teściowa to jest bardzo mądra, bardzo taka codzienna, życiowa proza obyczajowa. No i czekam na to rodzeństwo z ciekawością i niepokojem. Ja co prawda rodzeństwa nie mam, ale wiem, że no, opisane przez Moa Herngren to nie będzie piękny związek. I te cuda dzisiaj będą dla was do wygrania. I kochani, jeśli tutaj tak sobie wpadliście znienacka i nie wiecie, kim jestem, to jestem Kowalska, Wielki Bóg, blog książkowy. Opowiadam o książkach, o literaturze. Subskrybujcie ten kanał, no na co czekacie, bo ja tutaj naprawdę sporo jest o książkach i spodobałam się, jestem tutaj od lat. Jest też blog, jest też Instagram, jest też Facebook, więc jeśli jeszcze mnie nie śledzicie na mediach społecznościowych, również tam zaglądajcie, bo pojawiają się również takie tytuły, których nie wspominam tutaj, albo wspominam tylko tak przelotem, dużo się dzieje. Subskrybujcie kanał, tak jak powiedziałam, a teraz wracamy. Więcej książek na jesień. Kasacja Remigiusza Mroza. To jest pierwszy tom kultowej serii thrillerów kryminalno-sądowych z równie kultowymi bohaterami, jakimi są Chyłka i Zordon, para prawników. I to jest duet, który nie cofnie się przed niczym. Nawet przed tym, by udowodnić za wszelką cenę niewinność swojego klienta oskarżonego o zabicie drugiego człowieka. Ale czy na pewno jest niewinny? To jest tylko pierwszy tom, tomów na dzisiaj jest 18, będzie ich więcej. Słuchajcie, czyta się fenomenalnie, to jest dobra zabawa, gwarantowana. Martwy Sad, Mieczysław Gorzka. Słuchajcie, to jest pierwszy tom diabelnie niepokojącej serii thrillerów kryminalnych Cienie Przeszłości. I powiem wam, że tam nawet są takie aspekty niepokojące, nadprzyrodzone. W pierwszym tomie nasz główny bohater musi zmierzyć się z seryjnym, który być może jest jego zaginionym przed laty bratem bliźniakiem. Wiem, że to brzmi trochę jak telenowela, ale uwierzcie mi, to nie jest telenowela. Niektóre motywy, tak jak wspomniałam, ocierają się o niesamowitość, to jest rewelacja, to są ciary. Mam do pana kilka pytań. Rebecca McKay. Jest to kryminał, piękny kryminał, bo połączenie literatury pięknej i kryminału. W klimacie Dark Academia, czyli z motywem szkolnym, mamy prestiżowe liceum, mamy śmierć uczennicy i mamy tajemnice, brudne sekrety, które wychodzą po lata. I tak, z jednej strony to jest fascynujący kryminał właśnie, ale z drugiej Rebecca McKay dodała takie motywy, które całości nadają głębi i pozwalają spojrzeć nieco jeszcze inaczej na tę powieść. Rezonują i biją w oczy czytelnika, po prostu. To jest powieść zresztą, która zostaje w czytelniku, tak jak powiedziałam, piękny kryminał. Nie wiem, na co czekacie, czytajcie. Nie opuszczaj mnie, Kazuo Ishiguro. Druzgocząca, piękna, melancholijna. Historia elitarnej szkoły i jej niezwykłych uczniów. Uczniów, którzy nie mogą opuszczać murów owej szkoły. I chociaż z początku nie wiedzą za wiele, to kiedy przychodzą odpowiedzi, nic już nie jest takie jak przedtem. No będziecie płakać po prostu. Nic tu nie jest prawdą, Lisa Jewell. To jest thriller tegoroczny, który wbija w fotel. Wbija w fotel. To jest w ogóle historia chora na głowę. No ale dobra, thriller psychologiczny, w którym role główne odgrywają podcasterka Alix, która zasłynęła z tego, że przeprowadza rozmowy z wyjątkowymi kobietami.
i chcę przeprowadzić rozmowę, albo zostaję zainspirowana do przeprowadzenia rozmowy ze swoją nową rozmówczynią właśnie, niejaką Jodie. Przepraszam, z Josie. Tylko, że z Josie jest coś mocno nie tak. No i całość tej powieści to jest twist na twiście, zwrot za zwrotem i tak jak powiedziałam, chora na głowę. To będzie jeden z najlepszych tytułów tego roku. Czerwień, Małgorzata Oliwia Sobczak i jest to pierwszy tom serii kryminalnej, thrillerów kryminalnych, Kolory zła. I to jest historia, która zaczyna historię idealisty Leopolda Bliskiego i policyjnej ekipy śledczej. Mamy morderstwo w Sopocie, na plaży, poza sezonem, kiedy policja wyławia z morza zwłoki młodej kobiety. No i podobieństwo do zbrodni sprzed lat jest uderzające. To jest dopiero początek. Zupełnie inny zwrot, totalna magia, Alice Hoffman. Mamy dwie siostry, które są wyrzutkami, dziewczynki, które wychowywane są przez stare ciotki w małym miasteczku w Massachusetts. I tę rodzinę, a w zasadzie kobiety z tej rodziny, ściąga specyficzna klątwa. To znaczy, każdy mężczyzna, którego pokochają, umrze. Jakby skazany jest na śmierć. I z czasem drogi owych sióstr, kiedy już dorosną, one się rozejdą, ale zwrót akcji spowoduje, że znowu się zejdą ze sobą i będą musiały zawalczyć właśnie z ową klątwą. No i dawna magia powróci. Zwierz Piotr Kościelny. I powiem wam tak, to jest tytuł, który wbił mnie w ziemię, który mnie po prostu szczerze przeraził, miejscami naprawdę obrzydził. Mamy tutaj spowiedź seryjnego mordercy, która jeszcze nigdy nie była tak zwyrodniała, tak spotworniała, tak bezwzględna, okrutna i tak przygnębiająca. I do tego tak chora w skutkach. I to jest pierwszy tom cyklu. Przyznam wam szczerze, że boję się sięgnąć po drugi tom. Saturnin Jakuba Małeckiego. To jest jedna z najbardziej osobistych, najbardziej intymnych powieści właśnie tego autora, który jest znany z poruszających serce, diabelnie poruszających serce powieści z elementami realizmu magicznego. Kiedy pewnego dnia znika jego dziadek, to dorosły Saturnin wraca do domu rodzinnego, domu swojej matki. Tam natomiast dopada go przeszłość, zarówno ta jego przeszłość, jak i jego rodziny, jego bliskiej. I wychodzą na jaw wszystkie tajemnice, nawet te najbrutalniejsze. Pełna emocji lektura. Hyperion Dena Simmonsa. Tak, kochani, ja przeczytałam tę powieść, przeczytałam ją z waszego polecenia na waszą prośbę i od miesięcy zbieram się, żeby o niej opowiedzieć. Dlatego, że nawet nie wiem, co mam wam o niej opowiedzieć. To jest kultowa powieść fantastyczna. Elementami sci-fi można powiedzieć, że to jest fantastyka sci-fi. O, w ten sposób. O pielgrzymce u progu galaktycznej wojny. Również jest to historia o wierze, wierze człowieka i o potwornej sile, która karmi się ową wiarą. Sile, którą kryje tytułowa planeta Hyperion. Ta powieść jest genialna, jest epicka, jest wizjonerska. Chciałabym przygotować dla was taki filmik, który wprowadzi was właśnie do świata Hyperiona w taki sposób, żeby nie zdradzać wam zbyt wiele, a jednocześnie wyjaśnić wszystko, co musicie wiedzieć. Moim zdaniem jednak Hyperion nie zawiedzi nikogo, tym bardziej osoby, która na co dzień unika fantastyki. Tyle wam powiem. Opactwo Northanger, Jane Austen. Klasyka jak ta lala. Słuchajcie, cudowna, nieśmiertelna Jane Austen w tej powieści stworzyła parodię powieści gotyckich, które były tak bardzo modne właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest w tej powieści wszystko, co jest tak klasyczne dla jej prozy, ale jednocześnie to również odnosi się do prozy gotyckiej. Mamy humor, mamy kurort baw, mamy starą posiadłość i mamy elementy miłosne. I mamy całą masę fabularnych perypetii, bo ta powieść na perypetiach właśnie jest oparta. No właśnie, ale najważniejsza w tej powieści jest ta stara posiadłość. Stara posiadłość, która najpewniej skrywa właśnie te brudne sekrety, te brudne tajemnice przeszłości. Nasza bohaterka
musi je odkryć. Siostry Daisy Johnson. To jest bardzo melancholijna, bardzo tajemnicza lektura. Nawet nie wiem, jak wam ją opisać, ale spróbuję stworzyć tutaj klimat. Otóż, matka przybywa do małego domku na wybrzeżu z dwoma córkami. Wszystkie są zniszczone, są milczące, są odrętwiałe. One nie zamieniają nawet ze sobą żadnego słowa, tym bardziej dwie siostry. Raczej pojawiają się między nimi jakieś spojrzenia, jakieś hasła, jakieś gesty. Wiadomo tylko jedno, coś się wydarzyło w życiu tych kobiet. Całkiem niedawno stało się coś nieodwracalnego, z czym żadna z nich nie potrafi sobie do końca poradzić. One uciekły i tutaj właśnie w tym domku szukają azylu. To jest niesamowita lektura z bardzo bolesną tajemnicą. I na koniec Gambit Królowej Waltera Tavisa, powieść, o której było tak głośno przy okazji ekranizacji kilka lat temu, a która potem zniknęła, a szkoda, bo do tej pory nikt tak o szachach nie pisał jak Walter Tavis, dlatego że szachy tutaj tak naprawdę służą jako co? Jako pretekst, pomimo tego, że odgrywają główną rolę w powieści. Szachy służą tutaj za odzwierciedlenie rozgrywki psychologicznej. Szachy to jest jedyny możliwy cel. To jest przyszłość, to jest życie samo w sobie. Przynajmniej dla naszej bohaterki, specyficznej bohaterki. Jest wciągające diabelnie, chociaż swoiście jest tak naprawdę banalna i bardzo przewidywalna, ale naprawdę całość, jeżeli chodzi o temat, jest oryginalna. Wszystko się rymuje. No właśnie. Mam nadzieję, kochani, że to zestawienie wam się spodobało i że was zainspiruje. Jak widzicie, sporo jest tutaj tytułów, o których nie wspominam na co dzień, które sporadycznie, jeżeli w ogóle pojawiają się w moich zestawieniach w ostatnich latach, specjalnie tak dobrałam tytuły, żeby działo się coś nowego i żebyście dobrze się bawili, żebyście szukali ciekawych, ciekawych książek właśnie. Pamiętajcie, że Teściowa i Rozwód prowadzą to zestawienie i to, jak powiedziałam, to jest skandynawska proza obyczajowa, tak życiowa, że głowa mała i za chwilę będzie dla was do wygrania. Razem z wydawnictwem Albatros zapraszam was na konkurs. Mamy do wygrania Sceny z życia rodzinnego Moi Herngren, dwa pierwsze tomy i będzie jeszcze trzeci, ale do wygrania są dwa tomy. I uwaga, mamy Rozwód, mamy Teściową, będzie jeszcze Rodzeństwo, ale moje pytanie brzmi: jak byście zatytułowali kolejny tom po rozwodzie, po teściowej, po rodzeństwie, właśnie związany z życiem rodzinnym? Swoje propozycje wrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę innego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Druzgoczące, tak życiowe, że wbijają fotel. Takie są książki moich Herngren. Ja byłam tak zaskoczona, jak je przeczytałam, aż trudno mi było złapać dech, tyle wam powiem, dlatego że zarówno Rozwód, jak i Teściowa, szczególnie Teściowa, mają bardzo mnóstwo życiowych motywów, takich tekstów, które pojawiają się w rodzinach, które przepływają jakoś, które pojawiają się w historiach, które słyszymy. Zresztą, jeżeli zabierzecie się właśnie za lekturę tych powieści, to się nie zawiedziecie i sami zobaczycie, że one po prostu działają, działają, działają. A ja mam nadzieję, że ten początek jesieni, chociaż taki upalny i gorący, to będzie również inspirujący dla was właśnie i że z mojego zestawienia 15 tytułów, 16 tytułów znajdziecie coś dla siebie, że będziecie się dobrze bawić, że będziecie czuli właśnie taki klimat, dlatego że te książki, które dzisiaj wybrałam, one też miały tak trochę nas pobudzić do myślenia, do refleksji właśnie, bo nawet jeżeli mamy tutaj takie kryminały albo thrillery, to tam w nich jest coś takiego podskórnego. Ja specjalnie właśnie wybrałam te tytuły, a nie inne, tak żeby coś w tym było, właśnie taka gwiazdka dla was, taka błyskotka literacka. Mam nadzieję, że wam się wszystko podoba. Zaglądajcie również na bloga, tam macie wszystkie tytuły wypisane, macie okładki, link w opisie pod filmem. Kochani, życzę wam pięknej, zaczytanej jesieni. Dużo będzie się działo na Wielkim Buku. Tak jak powiedziałam, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie. Facebook, Instagram, również tam zaglądajcie. Nie wahajcie się, ja tam również jestem. A my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa.